Bardzo, bardzo długo niewidziany poseł. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Boże, cóż za stopniowanie napięcia. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie pośle, dzień dobry raz jeszcze państwu. Jak po wakacjach? No już chyba wszyscy powoli zapominamy, że wakacje były. Zaraz pierwsze posiedzenie Sejmu za kilkanaście dni, ale teraz chyba już taki decydujący okres przedwyborczy, kampanii wyborczej. No przecież ta kampania przedwyborcza, właściwie prekampania do prewyborów, czy też do prawyborów z prekandydatami zaczęła się już na dobrą sprawę w zeszłym roku. No dlatego mówię, że to jest ostatnia prosta już właściwa kampania wyborcza. Kandydaci już pokazują materiały, pokazują programy, więc gorący okres w polityce. Widział pan dzisiejsze sondaże? Tak, dzisiejsze sondaże widziałem. Różnią się bardzo od siebie. Nie, ten dzisiejszy różni się od tego wczorajszego. No to wczorajszy, ale co jak się, ale co się dziwić, panie redaktorze, że się różni, skoro wczorajszy sondaż przygotowany był przez, powiedziałbym, na zasadzie dalekiej od profesjonalizmu. Nie, no trudno zarzucać sondażowniom, że są nieprofesjonalni. Nie, nie to zarzucam, mówię o konkretnym sondażu. Wie pan, no jeżeli w tym sondażu znalazł się Marek Jakubiak, który jeszcze wtedy, gdy sondaż ten był przeprowadzony, nie był kandydatem, no to ciężko uważać, że jest to zrobione zgodnie ze sztuką. Ciężko uważać, że wszystko było z tym sondażem właściwie. Czyli rozumiem, że pana posła przeraża tych 7% Jakubiak. Absolutnie nie. To raczej powinno przerażać pana ministra Jakiego. Marek Jakubiak buszuje w elektoracie PiSu, nie Platformy. A może będzie takim kandydatem, który odbierze równo i Trzaskowskiemu, i Jakiemu? Wie pan doskonale, że nie ma takich kandydatów, którzy odbierają porówno. Są kandydaci, którzy odbierają tej części opozycyjnej głosy, w tym przypadku kandydatowi Koalicji Obywatelskiej, a są tacy, jak Marek Jakubiak, którzy zdecydowanie mocniej odbierają panu ministrowi Jakiemu. Jak pan myśli, kto przejdzie do drugiej tury? Myślę, że w drugiej turze spotkają się Rafał Trzaskowski i pan Patryk Jaki, że w drugiej turze pan Rafał Trzaskowski wygra ten bój. Jestem o tym bardzo, bardzo głęboko przekonany, choć wiem, że jeszcze wiele pracy przed nami. A jeżeli nie wygra, to co wtedy? A dlaczego mam zakładać, że nie wygra, jak... Nie, no zakłada się i dobre, i złe. Nie, zakłada się realne scenariusze. Realny scenariusz to taki, że warszawiacy jeszcze cały czas pamiętają kadencję 2002-2006, marazm inwestycyjny, bałagan kompetencyjny i to takie wszechogarniające poczucie, że nic, ale to kompletnie nic władza wtedy nie robiła i myślę, że pamiętają to i przy urnie wyborczej dadzą temu wyraz. Panie pośle, nie obawia się pan, że warszawiacy mają rzeczywiście bardzo dobrą pamięć i będą kojarzyć te wszystkie ruchy inwestycyjne, które miały miejsce w stolicy, nie z Hanną Gronkiewicz-Walca, a z Jackiem Wojciechowiczem, i to właśnie na niego oddadzą swój głos? Nie, nie obawiam się, bo to Hanna Gronkiewicz-Walc była prezydentem Warszawy i to ona kierowała ratuszem, kiedy ten boom inwestycyjny się odbywał. Ale nie miała zielonego pojęcia, panie pośle, o inwestycjach, bo to za to odpowiadał Jacek Wojciechowicz. Za to odpowiadały wiele departamentów, wiele pionów w ratuszu i przede wszystkim, wie pan, kto za to odpowiadał? Radni, stabilna większość w Radzie Miasta, która pozwalała stabilnie realizować budżet, stabilnie zabezpieczać pieniądze na te inwestycje, była oparciem dla prezydenta. Pan Jacek Wojciechowicz, ja nie będę mu odbierał tego, co zrobił, nadzorował inwestycje, ale był tylko jednym z trybów w dobrze naoliwionej maszynie. To jest umniejszanie roli i znaczenia Jacka Wojciechowicza, bo nie tylko nadzorował, ale również kreował. Nie, to jest realne ocenienie. Ja znam Warszawę, znam także bardzo dobrze te relacje i wie pan, kreowała Hanna Gronkiewicz-Walc, kreowali także radni Platformy Obywatelskiej. Wojciechowicz, to chyba panu najlepszego zdania nie ma. No to ja powiedziałbym, bardzo mnie to nie martwi, że pewien sfrustrowany polityk nie ma o mnie najlepszego zdania. No, tak się sfrustrowany, ale jeszcze do niedawna członek Platformy. No ale zachowuje się tak, jakby był bardzo głęboko sfrustrowany z tego powodu, że odszedł z Platformy, albo że Platforma podziękowała mu, jeżeli chodzi o jego usługi, jako wiceprezydenta. Poruszyła książka? Nie czytałem. No żadne echa? Nie dotarły nic? Dotarły, ale to co to za rewelacje? No, rewelacje, bo jeżeli partia mówi o tym, że wszystko jest pięknie, ładnie, kolorowo, a do tego wszystkiego demokratycznie, to raczej niedemokratycznie został Wojciechowicz usunięty. Nie, ale on nie został usunięty, on sam zrezygnował z Platformy Obywatelskiej. Ja mówię o funkcji wiceprezydenta. A ta funkcja była funkcją polityczną. To była decyzja Hanny Gronkiewicz-Walc. To nie była decyzja Hanny Gronkiewicz-Walc. Wie pan co, ja
miałem przyjemność... Czytałem książkę. No, ale Jacek Wojciechowicz może opowiadać różne rzeczy. Na sam koniec, pod jego dymisją, podpisała się Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ci, którzy znają Hannę Gronkiewicz-Waltz, wiedzą doskonale, że to nie jest tak, że Hannie Gronkiewicz-Waltz można powiedzieć, ten wiceprezydent ma z tobą pracować, a ten z tobą pracować. Nie może. Hanna Gronkiewicz-Waltz ma swoje zdanie i zwolniła... No to jednak pan książkę czytał, no zwolniła... Skoro pan mówi, ten prezydent z tobą może pracować, a ten nie może. Nie, no tak nie. Właśnie w tej książce proszę, stoi. Proszę mi wierzyć. Panie redaktorze, że mam ciekawsze lektury niż czytanie książki pana Jacka Wojciechowicza. Jakie? Aktualnie kończę jedną z biografii Churchilla. Ciekawsze niż opowieści czasami dziwnej treści pana Wojciechowicza. No pięknie zabrzmiało. Co z Donaldem Tuskiem? Będzie szefem Europejskiej Partii Ludowej czy nie? Nie wiem, zobaczymy. Jestem przekonany, że to Donald Tusk musi zaplanować swoją przyszłą karierę. I myślę, że Donald Tusk... Zresztą powiedział to bardzo jasno, że nikt nie powinien przenosić go na siłę na emeryturę po tej funkcji, którą teraz pełni. No też wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nikt nie będzie decydował za niego w tym wypadku, Grzegorz Schetyna. Grzegorz Schetyna wielokrotnie powiedział, mówił o tym, że Platforma bardzo chętnie powitałaby Donalda Tuska jako kandydata na prezydenta. I myślę, że większość Polaków także chętnie oddałaby swój głos na Donalda Tuska. Oni, Polacy... Bardzo znaczna część, bardzo dobrze wspomina czasy normalności. Normalności, której teraz jesteśmy pozbawiani przez PiS. A czym ta normalność czasów, tych odległych, o które pan przywołuje, się różniła od tych czasów? Wie pan, ja nie przypominam sobie czegoś takiego, aby urzędujący wicepremier mówił, że nie będzie przestrzegał europejskiego prawa. To mówi wicepremier w rządzie PiS-u. Nie przypominam sobie informacji, które chociażby dzisiaj mnie zmroziły, że pan prezes Kaczyński odbiera poświadczone notarialne oświadczenie ważnych polityków PiS-u, że ci nie uczestniczyli w żadnych przekrętach, podczas że CBA, jak donosi jedna z gazet, zebrało dokumenty, że w tych niecnych działaniach uczestniczyli. To nie jest normalne. No, z drugiej strony przypomina... to samo CBA, które pan poseł przywołuje, wydaje stosowne oświadczenie. Wie pan, trudno, jeżeli opieram się na tekście w jednej z dzisiejszych gazet, to trudno, żeby CBA, które według tego tekstu miało umorzyć sprawę nie do końca na zlecenie polityczne, żeby teraz napisało, że tak faktycznie ale było. Ale to umorzenie, żeby było jeszcze ciekawiej, nastąpiło za czasów Platformy Obywatelskiej. Nie, rok 2016 jest wspominany w tym tekście, to już nie były czasy Platformy. Na oświadczenie CBA dotyczy roku 2014. Ja mówię, co przeczytałem w bardzo konkretnym... A ja konkretnym... się opieram na oświadczeniu CBA. No co, ale to bardzo prosto zweryfikować. My dzisiaj zażądaliśmy od premiera Morawieckiego informacji na posiedzeniu Sejmu. Mam nadzieję, że pan premier, który nadzoruje służby za pośrednictwem koordynatora służb specjalnych, nie będzie chował się, uciekał, tylko przyjdzie do Sejmu, powie, takie są fakty w tej sprawie i zobaczymy. To jest bardzo proste. Panie premierze Morawiecki, zapraszamy na mównicę sejmową. Proszę wyjaśnić. Kogo będziecie chcieli odwoływać w najbliższym czasie jako Platforma? Niekompetentnych ministrów. Czyli kogo? Panią minister Zalesko. No i trudno nie zareagować na to, co powiedział pan minister Gowin. No przyzna pan, że standardy, w którym politycy mówią, że nie będą przestrzegać wyroków sądów, to są standardy naprawdę republik bananowych. No to może nie zabrzmiało już tak dokładnie, że nie będą przestrzegać. Nie no, czy nie będą respektować. No nierespektowanie to nie przestrzeganie, nie bawmy się w semantykę. No to tak, ale czy pan poseł nie odnosi takiego wrażenia, że zbyt często zaczynamy się łapać za słówka? W ogóle. Nie, to było... Wie pan, jakby to było nieprzemyślane zdanie pana wicepremiera Gowina, jakby to była jedna, tylko ta jedna fraza, którą wypowiedział, to może moglibyśmy przejść nad tym do porządku dziennego, choć to dziwne. Kto jak kto, Marcin Kierwiński, zna Jarosława Gowina lepiej niż jakiś tam Klarenbach, czy lepiej niż społeczeństwo? No nie, panie redaktorze, proszę sobie nie... Gowin był w Platformie Obywatelskiej. I jak daleką drogę przeszedł, jak bardzo oczy. Był kiedyś minister sprawiedliwości. No właśnie, o tym mówię. I minister sprawiedliwości, który teraz mówi, że prawa. PO-PSL. I teraz minister, ten sam minister sprawiedliwości, który w rządzie PiS-u z kolei, widzi pan, jak ten PiS źle działa na ludzi, mówi, że prawa nie będzie przestrzegał. No to Gowin, Zalewska, kto jeszcze? To zobaczymy. Zobaczymy. Wie pan, rolą opozycji jest punktowanie złych ministrów i wyciąganie do odpowiedzi ważnych, prominentnych polityków opcji rządzącej, czy zamierzają takich skompromitowanych ministrów bronić. Będziemy domagać się dymisji Zalewskiej, bo jest bałagan w szkole zresztą. No gdzie jest ten bałagan? Wie pan, ja ostatnio spotkałem swoją koleżankę, którą nie widziałem 5-6 lat i opowiedziała mi taką historię. Ma dzieci, które
których różnica wieku to 2 lata. I teraz te dzieci mają spotkać się w tej samej klasie. Czy to jest według pana normalne? W klasie czy szkole? Nie, w tej samej klasie. A jak to możliwe? No to proszę zaprosić tu panią Zaleską i zapytać się. Ale jak to się stało? No, to ja... Któreś z dzieci poszło szybciej nie, do szkoły? Nie. Taki, no niemożliwe, że ktoś... Taki bałagan gdzie? Stworzyła... Gdzie? W Polsce niestety. Taki bałagan stworzyła ale pani minister. Ale to coś więcej. W jakim mieście chociażby? W jakiej szkole? Mogę której panu szkole? Powiedzieć, w Warszawie numeru szkoły nie znam. Natomiast, wie pan, to jest bardzo poważna kwestia, jaki jest bałagan. Ale jest jeszcze poważniejsza kwestia. Bo przed chwilą mówiliśmy o kwestiach radomskich. Ale jest jeszcze niewyjaśniona kwestia wycieku pieniędzy z PCK na Dolnym Śląsku. W tą sprawę też wydaje się, że zamieszani są ważni politycy PiSu. I też ta sprawa w dziwny sposób jest owiana taką aurą tajemniczości. Dlaczego? To jest pytanie retoryczne, czy czeka pan nie, na odpowiedź? No, nikt ze słuchaczy nie zadzwoni. Nikt nie zadzwoni, więc czekam, co pan na ten temat sądzi. Panie pośle, idziemy dalej. Czekam, jakie wnioski będą kolejne. A jeżeli chodzi o szkoły, panie pośle, pan ma chyba świadomość tego, że za to, jak jest ustawiony plan lekcji, nie odpowiada Zalewska. Nie, no w ogóle... Znaczy, tylko ten, kto nadzoruje ten szkoły rząd tutaj, w ogóle, czyli znaczy, samorząd. Ten rząd w ogóle za nic nie odpowiada. To jest takie, i to dlatego jak pytam coś... się, która to szkoła, która dzielnica, bo jeszcze nie daj Bóg się okaże, że tam platforma obiecuję, rządzi. Obiecuję, ale to... No właśnie. Ale to pana zdaniem burmistrz za to odpowiada? No, nie. Dyrektor placówki. Nie, bałagan... W polskim systemie edukacji. Nie, no proszę nie przesadzać. Nie, no nie przesadzam. Ale moje dzieci też są w wieku szkolnym. Też chodzą do normalnych, publicznych, państwowych szkół. I jest pan bardzo zadowolony? Jestem bardzo zadowolony. To mamy różne zdanie na ten temat. Ale pan poseł tylko przekazał zdanie swojej koleżanki. Ja mam bardzo... Wiem co? Dziękuję za to, że moje dzieci jeszcze są na tyle małe, że te pseudoreformy pani Zalewskiej ich jeszcze nie dotykają. Niestety za kilka lat pewnie je dotkną. A pan puściłby 6-latka do 1 klasy, czy nie? No to nie jest... Bo skoro jako ojcowie wymieniamy się spostrzeżeniami, to chętnie posłucham. Po co to? Wie pan doskonale... Ja uważam, że moja żona popełniła straszny błąd. Tak? Straszny. Że puściła że dziecko poszło za wcześnie do 1 klasy. Okej. Okay. Ma pan wszelkie dane pokazują, a może inaczej. I tak to jest, że te wysoko rozwinięte demokracje w znakomitej większości właśnie posyłają dzieci 6-letnie, a nawet wcześniej. Ale wie pan, jeżeli zmierza pan do tego, że czy państwo ma prawo narzucać coś takiego, pewnie ma prawo. Ja bym się zastanawiał nad tym, żeby jednak to bardziej dostosować do rozwoju każdego z dzieci. Tą decyzję i zostawić ją rodzicom. Co pan sądzi o PPK? Co to znaczy o PPK? Nie o... O, PPK. Pracownicze plany kapitałowe. Proszę rozwinąć, bo to jest dość ogólne pytanie, co sądzę. Jest pan za, jest pan przeciw. Polacy powinni oszczędzać, nie powinni oszczędzać. Państwo powinno ingerować w oszczędności Polaków, powinno im coś dodawać. Powinno gwarantować jako przeciwieństwo OFE, że te pieniądze są pieniędzmi prywatnymi, a nie publicznymi. No, tylko pytanie, czy zagwarantuje, wie pan, bo zbliżają się wybory, wszystko fajnie brzmi, wszystko można ładnie opowiedzieć, wszystko można obiecać, tylko pytanie... Jak to będzie wyglądało na samym końcu? Ja widzę aktywność polityków PiSu i wiele obietnic, nic więcej. Ale to pańskie pieniądze chyba też będą objęte tym. No dobrze, ale oczekuje pan ode mnie deklaracji na temat pomysłu, który nie wiemy do końca, jak będzie wyglądał. Ale będzie zrealizowany, to jest więcej niż pewne. Ja nie wiem, czy będzie zrealizowany, a bo dlaczego ja pan wiele... zaczyna pewien powątpiwać? Nie, bo wiele słyszałem obietnic ze strony prominentnych polityków PiSu, a mało realizacji. Dlaczego tak mało stacji metra zostało wybudowanych w Warszawie? Mało? No pewnie. Mało? Mało. No ja uważam, że przez 12 lat wybudowano ich bardzo, bardzo dużo. Ale zapowiedzi z tego, co dziś słyszałem na konferencji prasowej, tych stacji miało powstać 30. Ale to w tym czasie. Wie pan, no, słyszał pan to zapewne na konferencji pana ministra Jakiego. Pan minister Jaki dość słabe ma pojęcie o Warszawie. Ale pokazywał wasz program wyborczy, no, czyli Platforma Obywatelska. Tak, nasz program. I tam platforma, stało jak i Platforma Obywatelska jest tą partią polityczną, Hanna Gronkiewicz-Wars, która ukończyła pierwszą linię metra. Lechowi Kaczyńskiemu nie udało się. Rozpoczęła budowę drugiej linii metra. Wie pan, to jest właśnie kwestia wiarygodności. Jak ja słyszę polityka PiSu, który mówi, ile to on wybuduje, jak nie, i jak to źle rządziła Platforma, to ja zawsze przypominam wtedy, że był taki prezydent Lech Kaczyński, prezydent Warszawy. Była taka większość w Radzie Miasta, jak większość PiSu wtedy, czy też bardzo znaczna liczba radnych PiSu. I wtedy jakoś nic nie budowano. Na koniec, jest pan w stanie powiedzieć coś dobrego o PiSie?
opisie. Jestem, czy jestem w stanie coś dobrego powiedzieć? Jeżeli coś dobrego zrobię, na pewno to powiem. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przed nami serwis.